Jest tam ktoś żywy? Jeśli tak, to może wyjść. Jest już bezpiecznie. Co tu się stało? Nilfgaardczyki przyszli. Plądrowali. Szukali kosztowności, jakby nam się tu przelewało. Kto ich pozabijał? Bo przecież nie wy. Ja tam nic nie wiem. Pewnie te bestie, coście je wybili. To byłby pierwszy raz, kiedy góle przyszły na ratunek wiosce Wopała. Tylko czekać, aż zaczną znikać zlecenia z tablic. Jak było, tak było. Po co drążyć? Coś ukrywacie i mam zamiar dowiedzieć się co. Tu nic nie ma, nawet czarni nic nie znaleźli. Zejdźcie mi z drogi. To była nierówna walka. Nie miał żadnych szans. Rzucone o ziemię z dużą siłą. Krwotok wewnętrzny. Szczęki zdolne zgnieść pancerz. Zapach krwi jest nadal silny. Powinienem iść tym tropem. Tam nic nie ma. Ślady prowadzą do tego domu. Co tu się stało? A co się miało stać? Nadal coś wam grozi. A ja jestem jedynym człowiekiem, który może usunąć zagrożenie. A ja tam nic nie wiem. Posłuchaj, głupcze. Jeżeli mi nie powiesz wszystkiego, co wiesz, wszyscy możecie zginąć, nie rozumiesz tego? Weźmiesz za to odpowiedzialność? Pod wsią są tunele. Tunele? Ruiny po elfach. Wygrzebujemy z nich różności dla handlarzy z Nowigradu. Nikt nie spodziewał się złego. Odgruzowaliśmy jedną komorę, a tam spała bestia. Poprzewracaliśmy stemple, co byś strop się zawalił, ale musi... Nie pogrzebaliśmy monstrum. Jak wyglądało to monstrum? Pod ziemią ciemno było, nie widziałem. A jak zabijało Nilfgaardczyków? Uciekłem i nie patrzyłem. Dawaj klucz do drzwi. Chcesz tam wejść? Nie. Przeleję wosk przez główkę klucza i wywróżę, co siedzi pod ziemią. No dawaj! A teraz powiedz mi, czy się mylę. Dokopaliście się do leża potwora. Zasypaliście wejście, ale Nilfgaardczycy otworzyli je na nowo, gdy szukali skarbów. Bestia zabiła czarnych i wróciła do legowiska. Chcieliście ich pochować, ale smród śmierci zwabił gulę, a potem zjawiłem się ja. Tak właśnie było, nie inaczej. Teraz ja zejdę na dół. Gdybym długo nie wracał, uciekajcie. Zabicie drzwi gwoździami nic nie da, bo z tuneli na pewno są inne wyjścia. Te deski najwyraźniej można podnieść. Strzępy futra. Ekima hibernowała tu, póki chłopi jej nie obudzili.
bogowie! Wyszedł żywy! Pod ziemią hibernowała Ekima. Była stara, pewnie spała tam przez stulecia. Ekima? Wampir. Nie będzie was już niepokoił. A oderżnęliście mu łeb i przebiliście serce kołkiem? Zrobiłem co trzeba. Nie zapuszczajcie się więcej do tych tuneli. Ekimy nie są samotnikami. Myśmy was co prawda nie wynajęli, ale należy się chyba... Należy się, należy. Dawaj. Bywajcie. Co cię sprowadza? Widziałem wasze ogłoszenie. Kto może opowiedzieć mi o potworze? Ja mogę. Nasz patrol z... Dlaczego Były... To dlatego nie wrócili. Tak. Nawet grupa żołnierzy nie da rady Ekimie. Pożegnamy ich z honorami. A ty zasłużyłeś na swoją nagrodę. Weź to.